Witam serdecznie w porannym vlogu, którego częstotliwość pojawiania się jest wprost proporcjonalna do ilości łapek w górę, komentarzy i tego, jak często zdarza wam się obejrzeć vlog od początku do końca, najlepiej w playliście, bo dzięki temu pomagacie mi walczyć z dyskryminacją algorytmu YouTube'a i wreszcie zaczyna mnie polecać. Dzięki temu, że mi pomagacie, są już efekty, licząc miesiąc do miesiąca o kilkadziesiąt procent wzrosła wyświetlenia na kanale wideoprezentacje, także bardzo, bardzo wam dziękuję. Jednocześnie trochę tak w ramach podziękowania poza serią Nie Niedziela, czyli dodatkową spiskową teorią, macie między innymi poranne vlogi. Dzisiaj będzie o tym, że YouTuber włożył sobie głowę do mikrofali i zalał cementem. Jak donoszą media, niemal zginął. Link do niektórych artykułów na ten temat znajduje się w opisie. Ja od razu powiem, że w przeciwieństwie do tych mediów, które się zachwycają, jakim to kretynem można być i jak wiele głupoty można zrobić, żeby to mieć lajki, ja będę to komentował trochę inaczej, bo jak sobie przejrzałem kanał Faceta, to doszedłem do troszeczkę innych wniosków, ale nie uprzedzajmy faktów. Cała akcja się odbyła na kanale TGF Bro i to jest kanał, który ma ponad 3 miliony subskrypcji i jest to kanał prankstera. I rzeczywiście tam 7 grudnia 2017 roku pojawił się filmik, który ma ponad 10 minut o tym, jak pan jeden z nich przy asyście kolegów sobie najpierw rozrabia cement, a potem wkłada sobie głowę do formy zrobionej z kuchenki mikrofalowej i zalewa sobie cementem. Według oświadczenia, jakie znajduje się na filmiku, czyli według tego, co oni tam gadają, facet to po prostu chciał sobie zrobić odlew swojej głowy, tylko no tak wyszło, że nie wyszło, czyli zamiast jakiejś pianki profesjonalnej z innymi rzeczami, których się do tego pewnie używa w profesjonalnych instytucjach, które robią odlewy głów, to po prostu użył betonu. No i się zabetonował w kuchence mikrofalowej. Wezwał straż pożarną, no oczywiście wszystko nagrywał i wszystko jest na tym filmie. Straż pożarna wrócił, przyjechała, no na szczęście udało się go wyciągnąć z tej kuchenki mikrofalowej, jak jeszcze żył, i chyba miał się całkiem dobrze, bo się śmiał i nawet przybijał piątki z tymi strażakami. Natomiast straż pożarna w West Midlands tak na Twitterze napisała, i to było bardzo popularne, ma prawie 30 tysięcy serduszek i 13 tysięcy podaj dalej, no i napisali, że bardzo prosimy, żeby tego nie robić, bo jednak jest głupie, jednak naprawdę można zginąć. I teraz tak, jak daleko jest w stanie posunąć się człowiek, żeby właśnie, dlaczego? Dla klików, dla popularności, a może dla pieniędzy, bo przecież taki pranker całkiem dobrze sobie zarabia, zwłaszcza jak jest międzynarodowy. Według mojego takiego programu Vidlku, który trochę podpowiada mi, jak uploadować moje filmy i pomaga mi tam je obrabiać, facet zarabia na kanale bagatela miesięcznie 47 tysięcy dolarów. Takie cyferki dla polskich kanałów zwykle są mocno zawyżone ze względu na to, że w Polsce jest mało reklam, słabe i tak dalej. Natomiast facet ma kanał międzynarodowy, 31 milionów wyświetleń, bagatela. I teraz jest pytanie, czy dla 50 tysięcy warto ryzykować życiem? No oczywiście, w kontekście tego, że tutaj facet zrobił coś, co wydaje się być wyjątkowo głupie, no to oczywiście nie warto. Dla żadnych pieniędzy nie warto ryzykować życiem. Ale jakbym powiedział o innym przypadku ryzykowania życia dla pieniędzy. I teraz, żeby nikt mnie nie mówił, że ja hejtuję polskich żołnierzy, bo nie hejtuję. Ja bardzo szanuję polskich żołnierzy. Natomiast wiele razy, nawet w mediach było mówione, że jakiś konkretny żołnierz pojechał na misję
po to, żeby sobie zarobić. I tam potem czasem niektórym z nich się stała tam krzywda. A to był wypadek i wrócił jako kalanka, a to nie wrócił. I było mówione, że na przykład chciał zarobić pieniądze, żeby wykończyć mieszkanie. Albo chciał postawić dom, wreszcie dokończyć ten dom, budować. Albo chociażby chciał, żeby było pieniądze w domu, bo się niestety nie przelewało, bo jeszcze wówczas żołnierze nie za dużo zarabiali. I teraz tak, no, czy pojechał dla pieniędzy? Tak, pojechał dla pieniędzy. W tym sensie, oni to wprost przyznawali, że dla pieniędzy. I te pieniądze były potrzebne właśnie na dom, na mieszkanie, na rodzinę. I żołnierz, który wyjeżdżał na misję, dostawał po prostu więcej pieniędzy. Czy ryzykował życiem? No ryzykował jak cholera. Właśnie dlatego te pieniądze się dostawało, żeby zmotywować człowieka do ryzykowania życiem. Bo na takiej misji, poza tym, że no... jest rozłąka z rodziną, to jeszcze jacyś talibowie, czy inni, w zależności od tego, gdzie ta misja się znajduje, to do ciebie strzelają. Albo podkładają ci miny pułapki, czy bomby pułapki, po prostu można zginąć. Tak, no i oczywiście się w tym momencie mówimy, że to jest chwalebne, bo przy okazji, a może nawet głównie, prawda, służy Rzeczpospolitej Polskiej. No ale jednak wprost potrafią powiedzieć, że pojechali nie ze względów patriotycznych, tylko dla pieniędzy, prawda? Czyli można ryzykować życiem dla pieniędzy? Można. Oczywiście nie będę dodawał do tego takich mniej chwalebnych przykładów, o które sam tam kiedyś... A, nieważne. Na przykład można pojechać jako operator kamery, będąc gnojkiem 21-letnim studentem, który dopiero zaczynał mieć szlify w dziennikarskim fachu, ale bardzo potrzebował pieniędzy. Można na przykład pojechać jako operator kamery właśnie z korespondentem wojennym. Bardzo dobrze wtedy było płacone, 1000 dolcy dniówki. No oczywiście można było zginąć, prawda? Czy to jest chwalebne? No oczywiście, przecież materiały dla TVP się przewiozło, tak? Czy jakiejś innej telewizji. A czy to było robione dla pieniędzy? No bardzo, bardzo często tak. Gdyby to ludzie robili z pobudek ideologicznych, to takie gigantyczne stawki nie byłyby potrzebne. I trochę tak samo jest z przypadkiem tego kanału. Facet, jak się wejdzie na... Oczywiście link do tego kanału macie w opisie. Jak się wejdzie na jego kanał, to jest w ogóle kanał oparty na tym, że on robi rzeczy, które wydają się zagrażać życiu, po to, żeby mieć od groma wyświetleń, prawda? Wyświetleń ma po 2, po 3 miliony. Na przykład dał się zamknąć na 24... twierdzi, że dał się zamknąć na 24 godziny w zamrażarce. Twierdzi, że nurkował w kawie. No to jest może mniej straszne, ale takich ostatnich. Twierdzi, że spędził noc zabetonowany w wannie. Po prostu wszedł do wanny, do tej wanny nalali betonu, się tak zabetonował. Twierdzi też, że się umieścił w galaretce na noc. No i po prostu, no, jak to się przyzwyczai widownie do takiego ekstremalnego kontentu, no to trzeba robić coraz to nowszy content, coraz bardziej ekstremalny, no bo ludzie się przyzwyczajają, nie? To jest trochę tak jak z pornografią. Zaczyna się od jakiejś softcowej pornografii, a potem ludzie, jak się nie upamiętają, to idą w coraz to bardziej ostre, 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 ostre. Daj Boże, znajdą sobie dziewczynę i rzucą, a jak nie, to kończą na jakichś mocnych, no bo potem już takie zwykle oglądanie, kobieta pokaże kawałek ramienia, nie wystarcza. I teraz tak. Czy ja wierzę w to, że to było naprawdę, czy uważam, że to było ustawione? Słuchajcie, ja wiem, bo nagrywałem minął tydzień, w sobotę o 15 poleciał z Lukasem z kanału Lukas TV, bardzo dobrym polskim prankerem, współpracującym z największymi polskimi prankerami, w tym tym największym. Bardzo duży kanał, bardzo dobre wyświetlenia ma jak na w tej chwili polskie warunki. No i Lukas powiedział bardzo prosto. Kilka rzeczy, jak rozpoznać fejkowego pranka, czyli udawanego pranka. No i między innymi udawanego pranka rozpoznaje się po tym, że są za dobre ujęcia. I teraz wyobraźcie sobie taką sytuację, no bo on oczywiście ten film rzucił na swój kanał, nie? Że nawet okej, facet chciał zrobić, tak jak twierdzi, odlew swojej głowy. No i rzeczywiście jest takim debilem, że nie użył jakiegoś
Dobra, nie będę mówił, czego się powinno użyć, bo jeszcze ktoś potem będzie chciał zrobić według mojej instrukcji, coś pomiesza i się zabije. No, nie zrobił tego tak jak trzeba, tylko sobie zapetonował głowę. Wiadomo, że w tym momencie jest odcięty dopływ powietrza, może umrzeć. No właśnie. I teraz jest pytanie. Jesteś kumplem takiego kolesia, nie? Powiedzmy, jest zaraz wasz dwóch, czy trzech. Kręcicie coś takiego i wam nie wychodzi, wasz kumpel właśnie umiera. To chciałoby wam się tak idealnie dobierać kadry, żeby to wszystko tak bardzo dobrze wyglądało? W ogóle myślelibyście, żeby nadal to filmować, jak wasz kumpel właśnie się dusi? Przecież to trzeba by być skończonym kretynem, bo w tym momencie właśnie dokumentujecie materiał dowodowy dla policji, a potem dla prokuratury. No, nikt normalny takich numerów nie robi. To na 100% było ustawione w ten sposób, że albo sobie w ogóle nie nalał tego betonu, tylko tam trochę później, żeby było widać dla tych strażaków, albo miał jakieś rurki, no w jakiś sposób musiał oddychać. No ludzie, też na zwykły, zdrowy, chłopski rozum. Jak się porządnie zabetonujesz, no nie dociera tlen, no musisz się udusić. No. Także to jest lipa, nie? Na 100%. Nie wierzę w to, że to lipa nie jest. I powiem wam tyle, że ja nawet nie potępiam. Nie, sorry, kurde. Też robiłem w życiu głupie rzeczy, bo chciałem zarobić. Oczywiście tutaj jest to wyjątkowo głupie, bo jest to takie ryzykowanie życiem w sposób taki durny, absurdalny. Natomiast ktoś chce... Kurczę, sorry, ale na przykład ktoś, i patrzcie, też ja podam swój własny przykład, ktoś to zapierdziela po 16 godzin na dobę w biurze, też ryzykuje własnym życiem. Jak w porę nie przestanę, to robnę na zawał. Nie, oczywiście nie chciałbym robnąć na zawał, bardzo mam nadzieję zarobić wystarczająco dużo, żeby mi dla rodziny starczyło i móc się oddać swojej pasji, czyli właśnie YouTube'owaniu, nie chciałbym robić nazwy, ale też de facto gdzieś tam ryzykuję. To nie tak bardzo ostentacyjnie, to jest dobre słowo, ostentacyjnie jak oni. W zasadzie problem jedyny, znaczy nie jedyny, ale taki bardzo, bardzo poważny, chyba najpoważniejszy problem, jaki mam, jest taki, że przez nich w końcu ktoś się zabije. To jest to, co żeśmy rozmawiali z Łukaszem z kanału Lukas TV na minął tydzień w sobotę o godzinie 15, że jak masz 3 miliony widzów, oni na dobrym filmie właśnie tak mają, po tak 2-3 miliony, na niektórych nawet 3 miliony przekraczają, no to nawet jak się trafi 1 promil dzieciaków, którzy tak nie do końca rozumieją, że to jest tylko żart, albo nawet 1/10 promila będą próbowali to powtórzyć, no to może być wypadek, tak? No bo na przykład samochód się nie zatrzyma, tramwaj się nie zatrzyma, a w tym wypadku naprawdę jakiś kretyn sobie zabetonuje głowę, tylko w tym wypadku może nie w mikrofali, tylko może w wiatrze, nie? Wiecie, jeszcze jak byłem młody, internet wtedy to służył do przesyłania maili i to się tak robiło, że się jednego dnia wysyłało i ściągało i dopiero drugiego dnia się znowu wysyłało i ściągało, a nie, że i się rozłączało na czas pisania, bo to wszystko drogie było jak cholera. W każdym razie no, nikomu się nie śniło, że w ogóle oglądać filmiki w YouTubie, bo YouTube'a też nie było. Był sobie taki program, on się nazywał Jackass na MTV. MTV i to był program generalnie o tym, że ludzie robili kretynizmy, łącznie z tym, że nawalali się jakimiś młotkami do krykieta po jajach, albo sobie siadali na stolu, stole bilardowym i sobie strzelali bilami w jaja. Oni w ogóle lubili sobie po jajach różne rzeczy robić. Mam wrażenie, że to może nawet i dobrze, bo jak to powiedział pan Ziemkiewicz w piątek w telewizji, lepiej, żeby kretyni się nie rozmnażali. Także, a oni na takich kretynów pozowali. Oczywiście w tym momencie żartuję, żeby nic nie było, tak? Oczywiście, że źle, że robili takie rzeczy. Okropnie, że robili takie rzeczy. No, chciałem być śmieszny, ale na wszelki wypadek, ponieważ jest wczesna pora, jak to wrzucam, może ktoś nie zajarzy. Natomiast tam robili takie straszne głupoty, straszne, przeraźliwe. Mam wrażenie, że to w ogóle też był fake, że to byli kaskaderzy. No kurczę, musiał być fake, musieli być kaskaderzy, prawda? No i teraz tak. Tam na początku, jeszcze zanim się w ogóle czołówka zaczęła, to było takie oświadczenie MTV, że oni nie przyjmują żadnych filmów od widzów i że jeżeli coś zostanie przysłane, to nie zostanie nawet obejrzane. Że oni to po prostu wyrzucą do kosza. Dlaczego to robili? No bo się bali, że ktoś, kto będzie chciał być sławny i bogaty, przynajmniej w Stanach Zjednoczonych kariera w MTV, no to było coś.
No to było zagrożenie, że będą chcieli naśladować tych ludzi, prawda? No i na przykład zapomną założyć super ochraniaczy na jądra, zanim będą się nawalać po nich młotkami i naprawdę sobie zrobią jajecznicę i się pozbawią na stałe zdolności płodzenia i potem będzie problem, nie? I, no bo po pierwsze problem, bo taki etyczny, bo przez to, że zrobiłeś ten program, to ktoś nie będzie miał dzieci. Chociaż rzeczywiście tutaj też duża część internetu powie, tak, to dobrze, żeby kretyni nie mieli dzieci. Nie wolno tak mówić, ja żartowałem tylko. To jest to. Natomiast druga rzecz, jak jesteś w Stanach, to jeszcze się od razu pozwą za to. Natomiast tutaj, no ja właśnie nie widzę jakichś takich oświadczeń, że wiecie, my jesteśmy kaskaderami, my tylko tak udajemy, no jak to zrobisz, to zginiesz, nie? I to jest tym wszystkim najważniejsze, bo oczywiście w internecie zaraz raz ludzie powiedzą, Krzysiek, to jest kurde dobór naturalny, jak ktoś jest głupi, to niech ginie, jak ktoś jest słaby, to niech ginie. Wiecie, kto najczęściej, kto zapuścił tą modę na dobór naturalny w polskim internecie? Ludzie tak słabi, że... I tutaj się powstrzymam od porównania, ale bardzo, bardzo, bardzo słabi, którzy po prostu dostają jakiś tam spazmów, lęków, płaczów, histerii, jak tylko się znajdą w sytuacji prawdziwego zagrożenia. Natomiast są bezpieczni w tych swoich domkach, mieszkankach, przed tymi komputerami, widzą innych, to ho, 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 kretyn nie ginie. Natomiast jak cokolwiek im się dzieje, to od razu mają problem. Takie słabiaki, totalne słabiaki, nie będę sugerował, o kogo może chodzić, jak ktoś zdaje, nieważne, po cholerę wiadomo, no, po cholerę identyfikować konkretnych ludzi i tyle, także po prostu nikt, ja wiem, że być może ktoś z widzów poradnych, czy jakichś obcych, czy jakichkolwiek, nawet moich, może się uważać za najmądrzejszego na świecie, albo uważać, że przecież to nie może być tak, że ktoś uwierzy w takie brednie. Każdy kiedyś był młody, a jak to się ładnie mówi, ograniczenia rodzicielskie w internecie to jest lipa, to naprawdę nie działa. Jak masz 5 lat, to świat wygląda zupełnie inaczej. I tyle, moi kochani, pozdrawiam bardzo, bardzo serdecznie. A YouTuber sobie zacementował głowę w mikrofali, moim zdaniem dla kasy, po prostu jest to element jego zawodu. On co jakiś czas ryzykuje jakimiś rzeczami, na przykład... co on tu jeszcze robi? Na przykład co z ciekawszych rzeczy każe sobie wstrzykiwać sok cytrynowy, czyli słaby kwas, albo nakłuwa się jakimiś piłeczkami, spideskami. Kurde, może on jest w ogóle masochistą jakimś. Jezu, co on tu robi? Dobra! Koniec. Trzymajcie się, do zobaczenia. Miłego dnia wam życzę. Cześć.